Miłowani bracia i siostry w Chrystusie. W dniu dzisiejszym, jak wspominałem, czcimy nas jeszcze setną rocznicę urodzin księdza Kazimierza Wawińskiego, nowego człowieka, kapłana, zakonnika, dziennikarza, pisarza, poeta, żołnierza AK, randze pułkownika, kustosza Nadkowickiego Sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju Pani Kuja. A jednocześnie medytujemy nad treścią dzisiejszych czytań psalmów, które wzywają nas do miłości nieprzyjaciół, wskazując trudną drogę kiedyś ojcu Ławińskiemu, wspierając aż do skończenia świata na drodze ku doskonałości Bożej tych, którzy są Bucha Bożego. Dlatego dzisiaj chciałbym o dwóch tylko sprawach kilka słów powiedzieć, mianowicie o miłości nieprzyjaciół i o ojcu Ławińskim. Najpierw rzecz pierwsza, czyli miłość nieprzyjaciół. Dzisiejsza Ewangelia proponuje nam ją jako świetlistą drogę, będącą doskonałym wypełnieniem prawa Starego Testamentu. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Czego Mojżesz nie mógł ludziom powiedzieć ze względu na zatwardziałość ich serc, to Jezus wypowiedział im w sposób pewny i ostateczny. Tym wypełnieniem prawa, tą większą sprawiedliwością, jest właśnie wezwanie Jezusowe do czegoś niewyobrażalnie trudnego. Wezwanie do czegoś, co zdaje się przekraczać wszystkie możliwości naszej ludzkiej natury. Do miłości i nieprzyjaciół. Jak trudne w realizacji jest to przekazanie, możemy wyraźnie poznać, słuchając telewizyjne wypowiedzi wszystkich tych, którzy zostali głęboko skrzywdzeni i domagają się zemsty, objawiając ducha pogańskiego. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują, tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Wiem, że istnieje przebaczenie różnego rodzaju. Istnieje przebaczenie administracyjne, istnieje też przebaczenie psychiczne albo psychologiczne i istnieje również przebaczenie chrześcijańskie. To przebaczenie administracyjne pojawia się za każdym razem, dla przykładu wtedy, kiedy mamy do czynienia z amnestią. Amnestia jest przekroczeniem prawa i w pewnym sensie wydarzeniem lekkomyślności w stosunku do prawa, które wcześniej samemu się ustalało. Przydaje się skutki amnestii więźniom, którzy albo odsłużyli pewną liczbę określoną lat, albo też dobrze zachowywali się w więzieniu. I wtedy bez żadnego większego zastanowienia, ponieważ rzecz podpada pod paragrafy, można spokojnie wypuścić więźniów, którzy z tego tytułu są oczywiście zadowoleni. Niemniej jednak ta administracyjna rezygnacja z zemsty jest czymś, co nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim przebaczeniem. Podobnie też, gdy mówimy o przebaczeniu psychologicznym, ono również nie odpowiada chrześcijańskiemu przebaczeniu. Gdy ktoś potrąci nas w drodze, możemy zachować urazę do niego, ale kiedy powie,
Waszą, to zazwyczaj przechodzimy obok całej sprawy z zadowoleniem i jesteśmy nawet z tego tytułu podniesieni na duchu, że mogliśmy komuś przebaczyć. Gorzej, gdy nastąpi nam na odcisk i nic nie powie, ani nawet nie daje znaku tego, że chciałby powiedzieć przepraszam. Ale to nie ma nic wspólnego z przebaczeniem chrześcijańskim i z miłością nieprzyjaciół. Prawo Starego Testamentu, jak słuchaliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, nie sugerowało miłości tej nienawiści do nieprzyjaciół. Niemniej jednak sugerowało taką nienawiść ze względu na nienawiść do Boga. Boże, obyś zgładził bezbożnego. Niech chwali mężowie i precz ode mnie. Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie, za nic mają Twoje myśli. Panie, czyż nie ma nienawidzić tych, co nienawidzą siebie, oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają, mówi Psalm 139. Jezus radykalnie i bezwarunkowo przeciwstawia się takiej postawie. On zakazuje nienawiści i nakazuje miłość nieprzyjaciół, która stanowi charakterystyczną cechę Jego nauczania. Przykazanie to jest tak trudne, że apostołowie zrozumieli je dopiero po zesłaniu Ducha Świętego. A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili przed Sanhedrynem i cieszyli się, że stali się godni cierpieć na imię Jezusa. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Dopiero miłość nieprzyjaciół należy do owej większej sprawiedliwości, która nie zatrzymuje się na ludzkiej sprawiedliwości, lecz całkowicie zdaje się na sprawiedliwość Boga. Ona jest wyższą formą poznania Boga. Właśnie poprzez to, że jakby domaga się odarcia z właściwości naszej natury, upodabnia nas do Boga. Nieprzyjaciel staje się niejako narzędziem, które pomaga nam dojść do doskonałości, na miarę doskonałości Ojca Niebieskiego. Przebaczenie nieprzyjacielowi jest dowodem pokrewieństwa z Bogiem. Wykładnikiem tej doskonałości jest stosunek człowieka do wroga. Jest to możliwe wtedy, gdy potrafimy odkryć, że ten, kto krzywdzi, jest o wiele bardziej nieszczęśliwym położeniem, aniżeli skrzywdzony. Współczujemy dziecku, które jest maltretowane przez wybuchowych i nieopanowanych rodziców. Ale z punktu widzenia Ewangelii, rodzic, który zadaje cierpienie dziecku, jest biedniejszy, aniżeli jego ofiara. Prawdziwie biedne jest serce, które nie umie kochać. Każdy z nas pyta więc dzisiaj z samego siebie, kto jest moim nieprzyjacielem? Kto zabiera mi wbrew mojej woli to, co do mnie należy? Komu chciałbym wymierzyć karę, tak żeby podgryźć się na nim, by mnie popamiętał? Nienawiść jest najstraszliwszą chorobą na ziemi. Jedynym skutecznym lekarstwem na nienawiść jest mądre przebaczenie okazane pokrzywdzonemu. Ono ukazuje bezsens nienawiści, ono wzywa do jej zaniechania, ono kompromituje nienawidzącego i czyni mu zarzem przebaczającego. Pamięć musi mieć sens. Michał Gogol pisał: dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspominanie go, tego dobra, które nam kiedyś wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, gdy je wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacenia za
własne dobro. W ten sposób nawiązywał do słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. Przechodząc do drugiej sprawy, to znaczy do życia księdza Kazimierza Łapińskiego. Ona została opisana przez pana Przybylskiego lepiej ode mnie w tym ostatnim artykule właśnie tygodnika, który się tutaj ukazuje. Warto jednak wspomnieć, że przyszedł on na świat właśnie 25 lutego 1914 w Brzegcach Starych Połów Wschowych. A już w następnym roku zginął jego ojciec podczas I wojny światowej. I tego rodzaju przeżycia pewnie potem zostawiają też swój ślad na dziecku. I w pewnym sensie, gdy my jesteśmy przekonani, że czynią mu krzywdę, to one uwrażliwiają ludzkie serce na krzywdę, która dotyka innych. On sam rozwijał się pomimo trudności, zyskał maturę w Wińcu Śląskim, potem rozpoczął nowicjat zgromadzenia misjonarza oblatów w Markowicach, przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Walentego Dymka w Obrze dnia 18 czerwca 1939 roku. Na początku okupacji został wikariuszem w Bieszczyczynie, powiat śląski, skąd pochodzi nasz biskup Zdzisław Fortuniak. Tam ostrzeżony o zamiarze aresztowania, przeniósł się do Kościana, gdzie był świadkiem publicznych egzekucji na znanych Polaków. W 1940 rozpoczął pracę wikariusza w Wilkowie Polskim w zastępstwie aresztowanego księdza proboszcza, a jednocześnie też zastępował internowanego księdza Kłosa w Białku Starym. A potem na wiosnę ksiądz arcybiskup potajemnie mianował go proboszczem parafii w Wilkowie Polskim i w Białku Starym. Ksiądz Sławiński przystępował do organizowania tajnego nauczania, robił tak zwane szkółki domowe w domach pod lasem, w izbach podwarcznych, w Świerowni. W tym czasie był też bardzo zaangażowany w akcję charytatywną pomocy więźniom w obozach Auschwitz i Birkenau i Dachau i także pomoc ogólnie dla potrzebujących. W tym czasie został też wezwany do urzędu pracy i na policję w Świdniu i w Kościanie, gdzie ostrzeżono go, że działalność przez niego prowadzona grozi mu karą śmierci. Zmienił więc miejsce zamieszkania, lecz faktycznie aż do końca wojny był poszukiwany listem gończym przez Niemców. W marcu 1943 na terenie parafii Wilkowo nawiązał kontakt z kurierką Narodowej Organizacji Wojskowej i dzięki temu też uzyskał kontakt z wysłannikiem Komendy Głównej. Ten zaprzysiął księdza Kazimierza i mianował starostą powiatu kościańskiego i jednocześnie też przywódcą obwodu. Przystąpił więc do formowania oddziałów konspiracyjnych. Otrzymał też prawo nadawania stopni wojskowych i został zaprzysiężony w formacji, która stanowiła coś na kształt policji podziemia narodowego. W czasie tym aresztowano jego matkę i jednego z trzech braci, a pozostali bracia pozostali już w obozie koncentracyjnym w Murnau i w Auschwitz. Po wojnie, gdy w 1945 oddziały sowieckie przejęły te tereny, na których mieszkał. On zawiesił swoją działalność konspiracyjną i w początkach 1946 został skierowany do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie została właśnie erygowana parafia Chrystusa Króla. I tam został proboszczem, organizował życie religijne, społeczne, kulturalne i po niezbędnych naprawach kościoła założył 3 przedszkola. Powołał też do życia koło różańcowe, koło Sodalicji Mariańskiej i apostolat modlitwy. Organizował przy parafii również kursy zawodowe.
a potem stworzył także Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które w krótkim czasie doszło właśnie do 200 członków. Organizował pielgrzymki do sanktuarium maryjnych, wycieczki, wyjazdy wakacyjne. I w uznaniu jego pracy 25 listopada 2007 proszowianie wystawili mu pomnik. 45. administrator diecezji gorzowskiej, ksiądz Edmund Nowicki, rozpoczął starania o wydanie gazety dla wiernych. Jego tworzenie powierzył właśnie księdzu Kazimierzowi. I w ten sposób powstał tygodnik katolicki dla ziem odzyskanych. Stopniowy nakład 10 tysięcy wzrastał, potem także gazeta podwoiła swoją objętość. Swoim zasięgiem sięgała bardzo daleko, bo jest całe wyjmowała województwo szczecińskie, koszalińskie, gdańskie, zielonogórskie, pińskie, gorzowskie, poznańskie i warszawskie. Artykuły do tego tygodnika pisali ludzie cieszący się wielką sławą, jak choćby Paweł Jasienica i Zofia Kossak, Józef Kisielewski i Zachiński. I wszystko rozwijało się pięknie aż do października 1953 roku, kiedy to właśnie tygodnik został zawieszony przez władze administracyjne. Mimo że później, po 3 latach, ksiądz Kazimierz starał się go reaktywować, władze sprzeciwiały się i odrzuciły jego prośbę. W 1958 ksiądz Magiński stał przed sądem. Oskarżono go o pobieranie materiałów do katechezy bez zezwolenia. Wyrokiem sądu powiatowego został skazany na grzywnę, a potem po kilku latach uniewinniony. 24 grudnia 1959 opuścił Gorzów Wielkopolski, zostając proboszczem parafii świętego Stanisława właśnie z powrotem w Lublińcu i tam jego działalnością pośród młodzieży interesowała się ówczesna Szwecja. Dnia 10 sierpnia 1963 na wniosek wiernych złożono wniosek do Wydziału Spraw Wyznań w Zielonej Górze o powrót księdza Łabińskiego do parafii Chrystusa Króla w Gorzowie, ale jej ta prośba została odrzucona. I wtedy właśnie trafił do Narkowa. I tutaj dnia 1 września 1964 zajął się przygotowaniami do koronacji z Sudana słynącej figury Matki Bożej Matkowińskiej, Pani Buja. I doprowadził do tego, iż mimo ogromnych przeszkód czyniących podówczas przez władzę w dniu koronacji, Matkowice nawiedziło blisko 30 tysięcy pielgrzymów. Pan Bóg tak sprawił, że też i ze Strzelna mogliśmy tutaj przybyć i uczestniczyć w tym bardzo radosnym i podnoszącym na duchu wydarzeniu. Przez 25 lat proboszczowania przyczynił się do ożywienia kultu w tutejszym sanktuarium. Organizował dni skupienia dla różnych grup społecznych. Szczególnym jego dziełem było ożywienie dnia uzdrowienia chorób. Dużo czasu poświęcił katechizowaniu dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży oraz starszych organizował często wycieczki i prowadził spotkania apostolstwa, modlitwy, adoracje i wieczory skupienia. A potem przystąpił także w 1974 do remontu tutejszego kościoła. Najważniejszą czynnością było wówczas przełożenie dachu i okien w klasztorze. W czasie jego proboszczowania także to północne skrzydło klasztoru zostało rozebrane, a w jego miejsce wystawiono nowy gmach niższego seminarium duchownego. W tym seminarium był też wykładowcą języków obcych, a po przejściu w stan spoczynku uruchomił także studium języków obcych w Markowicach. Przez wiele lat pisał też artykuły religijne i wydał tomiki poezji, którą w wyborze słyszeliśmy dzisiaj, oraz przewodnik dla tych, którzy nawiedzali Markowice. I odszedł już po jubileuszu 60-lecia kapłaństwa,
który obchodził 20 czerwca 1999 roku. Nie mógł wówczas uczestniczyć w kościele, przyniesiony go do kościoła na hotelu i tak odprawił jedną ze swoich ostatnich mszy świętych. Zmarł w inowrocławskim szpitalu 17 czerwca 1999 roku i potem odbył się tutaj też jego pogrzeb. To jest takie życie kapłańskie, które nigdy nie zostanie dobrze opowiedziane w takich biografiach, które czepiają się dat i wydarzeń. Właściwie wielkie rzeczy w małych słowach wyrażają bardzo krótko. To, co wymagało też i już pasterzowanie, i cierpienie z tym związane, przedstawiają jako rzeczy prozaiczne i mało znaczące. Dlatego myśląc i o dzisiejszej wymowie Ewangelii, a także o tej postaci nadzwyczaj gorliwego kapłana i ojca obradów, prosimy Pana Boga w intencji wszystkich kapłanów. Panie Jezu, dziękujemy Ci za osobę i dzieło ojca Kazimierza Łamińskiego. Tobie powierzamy wszystkich kapłanów, tych, których znamy i których nie znamy, i których nam dajesz jako obecnych pasterzy. Zachowaj ich wierności, niech Eucharystia będzie ich siłą do ofiarowania swojego życia za zbawienie świata. Naucz nas szanować ich posługę kapłańską jako dar pochodzący od Ciebie, abyśmy razem z nimi jeszcze lepiej służyli Tobie i dziełu zbawienia każdego człowieka.